ponieważ bardzo dawno nie mówiłam o książkach dla dzieci, oprócz mojej własnej, postanowiłam nadrobić te zaległości i przynieść dzisiaj dla Państwa same książki dla dzieci. No, jedną dla młodzieży powiedzmy, ale to też nadal jest młodszy czytelnik. Zaczęłabym od książki, nad którą, przyznam szczerze, mamy patronat. Książki Filharmonicy się stroją, Carly Kuskin, ilustrowanej przez Marka Simonta. Nic dziwnego, że mamy nad tym patronat, bo książka jest po prostu wspaniała, naprawdę jest wspaniała. Ja w ogóle, jako niespełniona artystka muzyk, bardzo lubię książki o muzykach i muzyce, zwłaszcza książki dla dzieci, bo to jest próba opowiedzenia o czymś, co być może trudno jest opowiedzieć obrazem, czyli o muzyce. A to jest w ogóle bardzo śmieszna historia, bo faktycznie w tej książce filharmonicy się stroją. Obserwujemy na kolejnych stronach tej książki, jak filharmonicy przygotowują się do koncertu po kolei wszyscy, że się kąpią, że się wycierają, że zakładają różnego rodzaju majtasy oraz inny rodzaj bielizny, skarpety, że naciągają szelki. I tak po kolei przyglądamy się tym różnym postaciom wkładającym sukienki, jadącym, żegnającym się z domownikami, jadącym potem różnymi środkami lokomocji do filharmonii po to, żeby zagrać koncert. Jest to inteligentne, jest to świetnie narysowane, jest to bardzo zabawne i mam wrażenie, że to jest taki rodzaj książki, które małe dzieci bardzo lubią, czyli dużo historii o poszczególnych postaciach, które można sobie śledzić i obserwować. Strasznie mi się ta książka podoba. Cieszę się, że Muchomor wydał tę książkę. Wydawnictwo Druga Noga wydało książkę Doba na oceanie. Oczywiście tak, dobrze Państwo kojarzycie. Chodzi o słynnego naszego kajakarza Aleksandra Dobę, zwanego Olem. Ta książka nosi pod tytuł Jak przepłynąć Atlantyk kajakiem i właściwie jest takim trochę poradnikiem, jak to zrobić. Gdyby ktoś z Państwa miał ochotę, to możecie się dowiedzieć wszystkiego z tej książki dla dzieci. Jak wygląda transatlantycki kajak, co powinno się zabrać na taki kajak, jak w ogóle wygląda taka trasa, jak ona powinna przebiegać, co się działo w czasie podróży. Rzeczy ważne dla dzieci i interesujące. Jestem na etapie 5-letniego syna, więc wiem, że dla takiego chłopaka będzie ciekawą odpowiedź na pytanie, jak robi się siku i kupę, kiedy podróżuje się kajakiem przez Atlantyk, jak się człowiek myje, co je. Naprawdę to jest bardzo ładnie narysowane, świetnie spisane i opisane przez Agatę Lot Ignaciuk, ilustrowane przez Bartłomieja Ignaciuka. Fajna książka, naprawdę bardzo fajna, nie tylko dla psychofanów Aleksandra Doby. Teraz mam dwie książki dla bardzo małych dzieci, tak zwane picture booki, tak się to nazywa w nomenklaturze wydawniczej, czyli książki oparte głównie na rysunku, ale dla mojego syna, który uczy się czytać i powoli sobie składa litery i już potrafi co nieco, taki prosty tekst, jak w tych książkach o koali, który się trzymał, czy o myszy, która chciała być lwem, też jest atrakcyjny, bo może go przeczytać sam. A z kolei 3-letnia moja córka pokochała bajkę o myszy, która chciała być lwem, bo to są takie proste historyjki, pisane właśnie prostym językiem, wierszykami, o pokonywaniu trudności w życiu, a jak wiemy, maluchy często boją się różnych rzeczy, no może niekoniecznie boją się puścić drzewa, na które się wdrapały, ale metaforycznie czasami tak, więc takie bajki mogą mieć również pewnego rodzaju funkcję terapeutyczną. Także polecam koale, które się trzymał i mysz, która chciała być lwem. Bardzo ładne książeczki dla przedszkolaków. No i na koniec coś dla nastolatków, bo często Państwo pytacie o jakieś atrakcyjne książki, które możecie podsunąć tym nieco starszym dzieciom. Krzywda, historia moich blizn z bardzo piękną okładką. Widzicie Państwo, ona jest jakby porysowana żyletką, przecięta żyletką. Eve Ainsworth. To jest książka dla rodziców i dla dzieci w wieku dorastania, które, jak to w wieku dorastania, czasami nie radzą sobie ze sobą i ze swoimi problemami. To jest opowieść o dziewczynce, która jest bardzo smutną nastolatką. Właśnie zmarł jej ukochany dziadek, ma bardzo konfliktową sytuację ze swoją mamą, która jej chyba nie rozumie. Relacja z tatą jest poprawna, ale to trochę za mało dla niej. Czuje się samotna, czuje się opuszczona przez wszystkich. No i niestety znajduje ukojenie w
cięciu się, w ranieniu swojego ciała, w zadawaniu sobie bólu. I to jest książka napisana przez autorkę, która ma doświadczenie w pracy z dziećmi, bo była nauczycielką i była psychologiem, pracowała w szkole, więc nie jest to żaden smrodek dydaktyczny ani wydumane opowieści o jakichś problemach z kosmosu, tylko naprawdę tu i teraz. A co bardzo, bardzo fajne, w tej książce na końcu, i tu naprawdę gratulacje dla Zielonej Sowy, która wydała tę książkę, są praktyczne porady dla dzieci i dla rodziców. Co zrobić, jeśli sobie nie radzimy? Zadzwonić pod ten numer telefonu, który tutaj jest podany. To jest telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, a także dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci. I myślę, że to naprawdę jest bezcenna czasami wiedza. Wiedzieć, że można gdzieś zadzwonić i z kimś porozmawiać, kiedy ma się różne problemy, kiedy jest się nastolatkiem, kiedy jest się rodzicem nastolatka, co pewnie wielu z Państwa już dobrze wie. Także bardzo polecam. Naprawdę to jest coś więcej niż książka, to jest być może próba jakiegoś wyciągnięcia ręki do nastolatka.